Kolejny utwór składa się na początek tryptyku dotyczącego Frontu Wschodniego. Kiedy Niemcy rozpoczęli wojnę z Sowietami, wiedzieli, byli już prawie pewni, że dotrą do Moskwy, dotarli do Moskwy. Przez lornetki obserwowali cebulę kopuł kremlowskich. Jednak pomimo tego, że wiedzieli, mieli doświadczenie w czasie wojny jesiennej, a ich transporty tonęły w błocie i w deszczu. Nie spodziewali się, że Sowietom przyjdzie pewna siła natury, która zawsze pomagała zarówno krajom nadbałtyckim, jak i właśnie Rosji na przestrzeni dziejów. Tą wielką siłą natury, która powstrzymała i odgoniła samego Napoleona spod Moskwy, a także Niemców, był mróz. Thank you.
ostatnia część tryptyku, którą za chwilę zaprezentuję, jest inspirowana ostatnim z tych trzech punktów, o których wspominałem. Było Moskwy o Stalingradzie. Ostatnim punktem, który opisuję, jest Leningrad. W momencie, kiedy Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, dowództwo radzieckie było świadome tego, że nie zdołają powstrzymać Niemców na swojej dawnej granicy. W momencie od 22 czerwca aż do września, kiedy rozpoczęło się oblężenie Leningradu, na przepolach tego miasta, stolicy carów, zdążono już wybudować kilkaset schronów, stanowisk ogniowych i postawić około 22 tysięcy zapór przeciwczołgowych. Jedna rzecz, której się obawiali wszyscy dowódcy II wojny światowej, miała właśnie miejsce na przedpolach Leningradu. Była to wojna pozycyjna. W momencie, kiedy zamknął się żelazny pierścień wokół miasta, stworzony przez siły fińskie i niemieckie, jedyną drogą łączącą uwięzione dusze ze światem zewnętrznym okazała się być cienka, niebezpieczna nić wiodąca na niebezpiecznych wodach jeziora Ładoga. Do momentu, kiedy wody zdążyły związać na tyle, że można było poprowadzić po nich ciężki transport, zaczął się w mieście głód. Próbowano go oszukiwać na różne sposoby, przez gotowanie tapet opartych na kleju łącznym, gotowanie butów, czy dosypywanie trocin do chleba. Mam nadzieję, że ten utwór pomoże wam sobie wyobrazić, czym była tak zwana droga żyzni. Thank you.
częścią, wspomnianymi 5 latami kancetu. Należy zaznaczyć, że autor przebywał kolejno w Dachau, w Mauthausen, a później po to poziom w Güssen. Każdy z kolejnych obozów był coraz gorszy. To jest charakterystyczne, że w pewnym momencie Grzesiu wspomina, jak transport więźniów z Oświęcimia przybywa do Mauthausen. To jest drugi obóz, w którym miał nieszczęście przebywać. I właśnie ci ludzie z Oświęcimia mówili, że byli gotowi wracać na kolanach z powrotem, bo było lepiej. A Güssen było jeszcze gorsze. To jest opowieść niewątpliwie o ludziach, o ich wartościach najwyższych. To jest opowieść o takich ludziach jak Stefan Krukowski, Franz Poprawka, czy właśnie Stanisław Grzesiuk. To jest opowieść o ludziach, którzy przeżyć nie mogli bać się śmierci.
Was poruszyła, czy zaciekawiła i w przyszłości znowu się spotkamy. Najważniejsze myślę, jaki przekaz mam z tej twórczości, bo ostateczności chodzi o muzykę, ale myślę, że jeżeli ktoś wyciągnie z tego wniosek, że nie należy bać się żadnych sytuacji związanych z normalnym życiem, tylko właśnie tego, o czym opowiada moja muzyka, to już będzie jakiś mój sukces. I właśnie za przyjście dzisiaj, wysłuchanie, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w przyszłości.